od dłuższego czasu zbieram już projektory filmowe, zbieram stare kopie filmowe. Tutaj przed nami właśnie dwa projektory filmowe. Jeden to projektor w formacie 35 mm. Jest to format wykorzystywany do tej pory w kinach. Bez problemu można wziąć do jakiegokolwiek kina, wziąć kopię filmową i wyświetlić na nim. Jest to projektor produkcji radzieckiej z roku 82. Do tej pory w pełni sprawny, zachowany w bardzo dobrym stanie technicznym. O nim opowiem za chwilkę. A tutaj właśnie mamy przyjemność oglądania, z racji tego, że ta impreza, na której dzisiaj się znajdujemy, odbywa się tutaj w tonacji Dzikiego Zachodu. Oglądamy oryginalną, prawdziwą kopię filmową z filmem Coral Gold na Dzikim Zachodzie. Jest to klasyka PRL-u, odtwarzany na japońsko-amerykańskim projektorze Bell Howell. Jest to projektor formatu 16 mm, projektor półprofesjonalny. Tego typu projektory były wykorzystywane głównie przy małych kinach wiejskich, przy filmach oświatowych, w miejscach, gdzie nie można było sobie pozwolić na dużą aparaturę, w miejscach, gdzie liczyła się mobilność, liczyło się dość proste obsługiwanie tego typu sprzętu. Wracając do projektora typu KN20. Jest to aparat projekcyjny produkcji radzieckiej, tak jak wspomniałem wcześniej. Mogą Państwo go zobaczyć. Jest to projektor dźwiękowy, odtwarza ścieżkę dźwiękową monofoniczną. W tamtych czasach dźwięk stereofoniczny był formą luksusu, na który w większości osoby tak nie mogły sobie pozwolić, bo większość kopii produkowanych w kraju było monofonicznych, więc odczyt dźwięku stereofonicznego wydawał się po prostu zbędnym burżujskim luksusem. Jest to połowa zestawu projekcyjnego, ponieważ taki pełny zestaw składał się z dwóch takich projektorów. Dwóch, ponieważ podczas wyświetlania filmu nie mogło być przerw. W momencie, gdy jedna rolka filmu kończyła się, rolkę zakładaliśmy tutaj, a drugi projektor był uruchamiany. Projektor jest półautomatyczny, można robić przejścia bez uruchamiania drugiego projektora. Drugi projektor można po prostu uruchomić z poprzednika i tak w koło. Jeśli chodzi o budowę tego typu projektora, tutaj Rosjanie postawili przede wszystkim na prostotę. Ten projektor miał być obsługiwany nie przez wykwalifikowanych kinooperatorów, tylko przez ludzi w większości przypadków, więc jego konstrukcja nie mogła być zbyt skomplikowana i jego naprawa w terenie też nie mogła przysparzać zbyt dużych problemów. Projektor jest modułowy, więc w każdej chwili można wymienić cały jeden moduł bez konieczności wymiany całego projektora. Ponadto został uproszczony do minimum. Jest tylko jedno koło odbierające, jeden bęben, który odbiera taśmę filmową, podobnie jak w popularnych projektorach 8 mm typu RUŚ. Jest oczywiście krzyż maltański. Tor taśmy też został uproszczony do minimum. Pętla górna, pętla dolna, naciąg do bębna, który pozwala odpowiednio ustawić taśmę dźwiękową do fotokomórki. Fotokomórka, która zbiera impulsy elektryczne znajdujące się na taśmie, która zostaje prześwietlona, trafia to do wzmacniacza. Konstrukcja projektora jest maksymalnie uproszczona. Tego typu projektorki były przede wszystkim wykorzystywane, tak jak wspomniałem, w plenerze, więc w związku z tym było logiczną rzeczą, że w tamtych czasach energia elektryczna nie zawsze była tak stabilna jak w dzisiejszym dniu. W związku z tym do zasilania lampy tego projektora i do zasilania tego projektora użyto tak zwanego autotransformatora, który w zależności od tego, jakie byśmy posiadali napięcie, które zasiliłoby ten sprzęt, czy byłoby to napięcie rzędu 100 V, czy byłoby to napięcie rzędu 250 V, mógł je odpowiednio zmniejszyć bądź odpowiednio zwiększyć, tak żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby projekcja się odbyła. W skład tego zestawu
Wchodzi też oczywiście wzmacniacz, tak jak wspomniałem, jest to projektor dźwiękowy. Wzmacniacz też produkcji radzieckiej. Wszystko było to stworzone maksymalnie prosto i maksymalnie prosto i przede wszystkim musiało być bardzo odporne, ponieważ wielokrotnie było to przewożone, nie mogło się to zepsuć, stąd wszystko jest w solidnych metalowych obudowach. Ten wzmacniacz oczywiście nie umożliwia podłączenie projektora, ale również mikrofonu, gramofonu, magnetofonu szpulowego, tak więc można było tworzyć tutaj już nie tyle co kino, ale też obsługiwać małe konferencje, małe zgromadzenia. Był to w pełni uniwersalny wzmacniacz. Jak wspomniałem wcześniej na początku, maksymalnie uproszczony, ponieważ tutaj mamy do dyspozycji tylko potencjometr regulacji głośności, mamy do dyspozycji przełączniki konkretnych wejść. Razem z zestawem kina objazdowego muszą być tak zwane przenośne stoły montażowe, przenośne przewijarki, ponieważ każdy film po tworzeniu trzeba przewinąć do początku. A takie przenośne przewijarki najczęściej wyglądają tak jak ta, to jest właśnie część zestawu KN, tego projektora 35 mm, którego Państwu przed chwilą pokazałem. Jest to po prostu, są to dwa ramienia przykręcane do stołu, ale żeby już nie tracić czasu, pokażę mniej więcej jak to wygląda. Po prostu dużo Państwa pewnie pamięta magnetofony szpulowe z tamtych lat. Na tej samej zasadzie działa to praktycznie do tej pory bez zmian w kinematografii. Po prostu kręcimy korbką. Zdarzy się czasami, że film ulegnie uszkodzeniu, zerwie się. Wtedy możemy go naprawić, możemy go skleić. Na potrzeby tutaj tej prezentacji przetniemy ten film. Trzeba go przeciąć w odpowiednim miejscu po środku kadru. Filmy tak były do tej pory, do dłuższego czasu, znaczy od samego początku, montowane przez montażystów filmowych. Jak film był kręcony przez reżysera, trafiało do montażysty bardzo dużo rolek. Takie rolki były potem sprawdzane, numerowane, wycinane niepotrzebne sceny i były klejone. Do klejenia filmu obecnie używa się taśmy. Jest to taśma podobna do taśmy bezbarwnej biurowej, układamy sobie tak, żeby obie perforacje nam się zgodziły. Bierzemy fragment taśmy, przeprasowujemy. W tym momencie zakleiliśmy otwory perforacyjne potrzebne, żeby film mógł prawidłowo przejść przez projektor, więc sklejarka wyposażona jest w dziurkacz. Otwory zostały z powrotem przywrócone. Robimy to samo drugą stroną. Już sekundę. Zaklejamy. I tak zmontowana kopia po wyświetleniu praktycznie jest niezauważalna, ta sklejka dla widza. Praktycznie tylko wytrwały, doświadczony kinooperator może zauważyć, że w tym miejscu na ekranie pojawiła się sklejka. I na zakończenie pokażę Państwu rzecz bardzo ciekawą. Jest to metryczka, autentyczna metryczka filmowa filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. Każdy film w momencie, gdy trafia do obiegu, dostaje tak zwaną metryczkę filmową, podobnie tak jak człowiek, który się rodzi. W metryczce mamy informacje podstawowe, tytuł filmu, numer fabryczny, numer eksploatacyjny. Mamy produkcję, informacje o tym, w jakim języku jest, jaki to jest rodzaj kopii, ile zajmuje pudełek, ile zajmuje aktów, tak żeby osoba, która tą kopię otrzyma, czy to będzie kino, czy to będzie osoba, która przyjmuje tą kopię, wiedziała ile jest rolek, ile jest kopii. Oczywiście jest informacja, jaka jest format, żeby w prawidłowym formacie taką kopię wyświetlić, metraż. Następnymi rzeczami, które możemy się dowiedzieć, to, że w metryczce każde kino ma obowiązek wpisać informacje o stanie kopii filmowej. One są oznaczane stopniami zużycia. Te stopnie zużycia są od 0 do 4. Zerówka to kopia fabryczna, 4 to już zawierająca bardzo dużo zniekształceń, ubytków. Widzimy tutaj, mamy w projekcji w jednym kinie 456 akurat tego filmu, przyjęcie kopii. Kopia była w pierwszym stanie klasy zużycia. Ciekawostką jest to, że kopia została zagrana 26.5.12 w kinie Gdynia.
które niestety póki co w Świdnicy jest zamknięte. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze nie raz zobaczyć tam doskonały film. Zapraszam Państwa na fragment filmu wyświetlanego z projektora filmowego Bell Howell produkcji amerykańsko-japońskiej z autentycznej kopii filmowej 16-milimetrowej wyświetlany sterkającego projektora. Rzecz, której już dzisiaj raczej nie uświadczymy i rzecz, której na pewno nie kupimy, tak jak wszystko w każdym markecie. Jak widać, film nie jest jakości HD bądź Full HD, tak jak większość już osób zauważyła. Znajdują się liczne ryski, sklejki, kolory są lekko wyblakłe. Wielokrotnie zdarza się, że dźwięk w niektórych miejscach się urywa. Zdarza się, że niektóre akcje nie są do końca zrozumiałe, ponieważ brakuje fragmentów taśmy, ale właśnie o to chodzi, właśnie to jest urok prawdziwej taśmy, prawdziwego projektora, tego, co niestety zabiera nam kino cyfrowe, tego, co już niestety powoli staje się już tylko rzeczą, o której pamiętają starszej daty operatorzy i osoby, które chcą, takie jak ja, uratować coś takiego od zapomnienia.